Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Wędkarskiego Kalendarza. Dziękuję Marcinowi za zaproszenie, ale przede wszystkim dziękuję za to, że przypadł mi tutaj w udziale czerwiec. Ten miesiąc bardzo fajny, letni. Jeśli czerwiec, to oczywiście sandacze. Dla mnie ryba obowiązkowa z racji miejsca urodzenia. Urodziłem się na Śląsku, tutaj mieszkam, tutaj moja przygoda z wędkarstwem się zaczynała, więc w pobliżu miałem do dyspozycji wiele zbiorników zaporowych, z których sandacze przecież słyną. W tym Kozłowa Góra, czy Świerklaniec, jak to niektórzy nazywają, łowisko, na którym w zasadzie powstała przynęta zwana kogutem powszechnie. Jan Wyderka wymyślił, czy to się wcześniej kotomyż nazywało. Finalnie mamy tutaj koguta, ale to mówię, zupełnie inna historia, chociaż kogut z sandaczem jest nierozerwalnie związany. Temat ciężki, można powiedzieć wredny, bo i sandacze potrafią być wredne i jak niewiele ryb potrafią zweryfikować nasze doświadczenie, nasze umiejętności, naszą wiedzę, a przede wszystkim naszą cierpliwość. Dlatego skupię się na tym, co ja robię w czerwcu, jak dla mnie wygląda ten czerwiec sandaczowy. I na wstępie powiem tak, bywały lata, gdzie brałem łódź i wypływałem na zbiornik szukając jakichś sandaczowych miejsc. Natomiast nie lubię tłoku. Nad wodą naprawdę nie lubię tłoku i pamiętam lata, gdzie na ujściu Libawki, na zbiorniku Turawskim, nie wiem, kilkaset łodzi na pewno było, jedna obok drugiej. Nie dało się łowić, nie dało się rzucać. Ludzie te ryby zabijali, po prostu fatalny obraz. I od jakiegoś czasu przestałem tego 1 czerwca spędzać na zbiornikach z łodzi. Natomiast łowię je z brzegu. Łowię je z brzegu na dwóch łowiskach, w zasadzie na trzech. To są jakieś mniejsze wyrobiska pożwirowe, których też tutaj u nas nie brakuje. Jest to rzeka, albo duży zbiornik zaporowy, ale także z brzegu. I to wszystko zależy od tego, jak te zmiany klimatyczne tutaj postępują, jaki ten czerwiec jest. Czy te sandacze są już wytarte, czy dalej stoją na gniazdach. Bo o tym za chwileczkę powiem. Nie wiem, czy to jest etyczne, na pewno jest dozwolone. Bywały takie lata, ja 20 lat startowałem w zawodach spinningowych, bywały takie lata, że na zbiorniku Mietkowskim na pierwszy weekend czerwca odbywały się zawody, myśmy to nazywali slajderownia. To były czasy, kiedy w zasadzie jedynym właściwym i słusznym jerkiem był slajder firmy Salmo i wszyscy tam łowili sandacze na slajdery. W zasadzie guma nie działała, te sandacze stały na gniazdach, pilnowały tych gniazd, wściekle atakowały właśnie taką agresywną przynętę, jakim był jerk. Więc mówię, czy to jest etyczne? Nie wiem. Jeśli możemy to łowić, no tak wiele wędkarzy łowi. Natomiast ja mówię, powtórzę to kilka razy pewnie, wypuszczajmy wszystkie złowione sandacze. Jest to zbyt piękna, zbyt cenna i waleczna i przebiegła ryba, aby skończyła na patelni. Także łówmy, cieszmy się, wypuszczajmy i łówmy ponownie. Trochę o przynętach. Tak jak wspomniałem, są miłośnicy, ja też na nich należałem przez wiele lat, zresztą produkowałem koguty. Jest to zresztą bardzo szybka i skuteczna przynęta. Natomiast od jakiegoś czasu staram się łowić te sandacze na gumy. Uwielbiam takie pstrokate kolory. Ja wychodzę zawsze z założenia, że jeśli mogę drażnić zmysły ryb, różne zmysły, nie tylko to, co one czują linią boczną, ale jeśli mogą dostrzec kolor, czy to są okonie, czy to są szczupaki, czy pstrągi, czy właśnie sandacze. Oczywiście te sandacze widzą tutaj najmniej pewnie. Rozmawiałem swojego czasu z pewnym ichtiologiem, który twierdził, że sandacz, a już taki sandacz stojący na 5-6 metrach, zupełnie nie rozróżnia kolorów, więc jest to być może moje upodobanie, ale ja lubię takie pstrokacizny. Nasze zbiorniki zaporowe, bardzo często śląskie, są brudne. Szczególnie właśnie ten początek czerwca bywa taki, że jeszcze dociera gdzieś do nich ta woda pośniegowa. W tym roku na pewno będzie jej więcej, bo i śniegu i tej zimy prawdziwej jest troszeczkę więcej. Generalnie uwielbiam takie kolory. To jest moje przekonanie, ja tak do tego podchodzę. Jeśli łowię sandacze, to nie ma tutaj co kombinować. Są jeszcze pewne rzeczy, na które zwracam uwagę. Jest to menu sandacza.
po wielu latach udało się gdzieś tam wespół z gronem doskonałych spinningistów odkryć, że sandacze w zasadzie przede wszystkim, jeśli mają taką możliwość, żywią się małymi sandaczami. Stąd właśnie takie kolory sreberka, perły, mocno nabrokacone albo biały. To są kolory przypominające ten naturalny pokarm sandacza, czyli małe sandaczyki. I właśnie po coś takiego sięgam. Bardzo często zdarzało się, że gdzieś tam przy wyjmowaniu ryby, czy w podbieraku, czy podbierając ręką, ten sandacz zwracał jeszcze właśnie takie małe sandaczyki, niestrawione albo troszeczkę strawione. To zawsze dawało do myślenia. Były czasy, że z gum naprawdę nie było czego wybierać. Robiło się je własnoręcznie i odlewało, i robiło łyski wahadłowe. Natomiast w tej chwili mamy do dyspozycji naprawdę bardzo dużo wszelakich przynęt. Można wybierać w kolorach do woli. Wszelakie seledyny, tak jak powiedziałem, wszystkie takie kolory mocno kontrastujące z tym, co tam gdzieś nad wodą albo pod wodą można spotkać, chętnie po nie sięgam. Co do kształtów gumy. Słynny kanibal jest doskonałą przynętą szczupakową, ale masę ludzi łowi też na to sandacze i ja też do nich należę. Może chodzi o to, że po prostu bardzo często ta guma ląduje w wodzie, więc jeśli sandacze są, to one także będą reagowały. Natomiast zdecydowanie bardziej wolę gumy smuklejsze, bardziej drobno przy sobie pracujące, jednak mające odpowiednią płetwę ogonową, która właśnie nada ten taki właściwy sandaczowy ruch przynęcie. Jest ich troszeczkę na rynku. I staram się właśnie wybierać smukłe, nie dlatego, że sandacz naprawdę ma wąski przełyk, bo w latach mojego dzieciństwa takich rzeczy się naczytałem. Uwierzcie mi, że sandacz potrafi chapnąć naprawdę ogromną przynętę i łowienie na 13, 16 czy 19 cm przynęty no nie należy u mnie do rzadkości. Łowię czasem sandacze po 1,5-2 kg, więc one pewnie agresywnie atakują takie gumy. To, co wspomniałem o tych sandaczach, które albo kończą tarło, albo są właśnie na gniazdach. Najlepsza wtedy będzie przynęta, która robi w wodzie sporo zamieszania. Jakiś klasyczny swimbait, jakiś jerk. Wiele sandaczy złowiłem na tego typu płoć, na takim fajnym systemie line-through. Raz, że wygląda to jak taki naturalny pokarm, bo małymi leszczykami i krąpiami także sandacze się żywią. Dwa, że naprawdę mocno fajnie pracuje taka płoć w wodzie, wpływając na linię boczną i wywołując tę agresję u sandaczy. Dlatego bardzo często sięgam po coś takiego. Jest to pływająca, a sandacze zazwyczaj, jeśli mają te gniazda, cały czas powtarzam, no, mówię, jest to taka wątpliwa kwestia, łowić czy nie łowić, czy zostawić, czy nie zostawić. Jest czerwiec, w zasadzie no możemy to robić, te temperatury się troszeczkę zmieniają, ten sandacz często bywa wytarty już na początku maja, a czasem jeszcze w lipcu łowi się sandacze, które gdzieś tam ciekną mleczem, ikrą. Więc jeśli już łowimy, jeszcze raz wspominam o tym, wypuszczajmy te wszystkie ryby, te sandacze. Takie prowadzenie, czy albo agresywne, albo takie prowadzenie takiego dużego swimbaita, miękkiego czy twardego, w okolicach przebywania tych miejsc na pewno daje gwarancję na fajne połowy. Powiem trochę o sprzęcie, którego używam. Oczywiście to musi być sztywny, dobrze ładujący się i przenoszący nawet najdelikatniejsze branie kij. Pierwszy mój bacon ściągany gdzieś jeszcze zza oceanu był jak naprawdę przysłowiowy sztylet miotły. Sztywny, toporny, gdzieś tam nawet dawało się odczuć te brania, natomiast bardzo często te ryby spadały. Po prostu to wszystko było za bardzo sztywne, te ryby się po prostu odbijały od przynęty. Dzisiaj już naprawdę mamy z czym wybierać, czy to wędka z pracowni, czy wędka produkowana seryjnie. One są zazwyczaj bardzo dobrze uzbrojone, na dobrych blankach, z dobrymi przelotkami. Można tutaj wybierać do woli. Dla mnie wędka do łowienia nawet z brzegu, bo jeśli łowię z łodzi, to powiedzmy 190 cm to jest takie optimum. Jeśli muszę wejść do wody i w zależności od tego, jakie to jest łowisko, sięgam po 220 albo nawet 250 cm. Cały czas zakładając, że jest to kij szybki, nie żaden parabolik, to musi być kij szybki. Musimy na odpowiedniej odległości podbić przynętę,
poczekać, aż ona opadnie, bo właśnie tak łowię sandacze, głównie z opadu. I musimy wyczuć to delikatne branie. I tutaj sandacz potrafi, jak chyba żadna ryba, sygnalizować, że jest w łowisku, ale coś mu nie pasuje. Bardzo dużo jest tych pstryknięć, dotknięć, szurnięć, jakbyśmy tego w gwarze wędkarskiej nie nazywali, potrafi to doprowadzać do furii. Co wtedy? Wtedy zmieniam oczywiście. Zmieniam kolory, zmieniam gramatury, zmieniam rozmiary przynęt, szybkość prowadzenia. Czasem podbijam na 2-3 razy, żeby ten opad był bardzo wysoki. Czasem niemal po prostu szuram tym przynętą po dnie. Natomiast zazwyczaj udaje się znaleźć jakiś sposób prowadzenia, który sandaczom odpowiada i one biorą. Kijek musi to wszystko nam zasygnalizować, czy łowimy na piasku, czy łowimy na żwirze, czy jesteśmy na miękkim. Dlatego mówię, bardzo dobry blank i bardzo dobre czucie wędki jest tutaj dla mnie podstawą. Kołowrotek jest dla mnie sprawą drugorzędną. On oczywiście musi mieć płynny hamulec, który dokręcamy przy łowieniu sandaczy, powiedzmy na tak zwany beton. Sandacz ma twarde pokrywy w pysku, twardy generalnie ma ten pysk, na dużej odległości jeszcze plecionka robi swoje. Aby się wciąć, to naprawdę musi być solidne zacięcie. Tam zazwyczaj nie powinno się nic oddawać. Dlatego unikamy łowienia na żyłki. Ja na pewno tak nie łowię. Tylko i wyłącznie plecionka. Jeśli już plecionka, ja najlepiej widzę plecionkę w kolorze fluorescencyjnym zielonym. Mam kolegów, którzy łowią na czerwone, na brązowe. To już jest zupełnie indywidualna sprawa. Koniec plecionki uzbrajam w przypon z regeneratora. Jest to taki materiał marki Savage Gear, który wyszedł parę lat i łowię nim w zasadzie tylko dlatego, że jest on, ja uważam, że w 100% odporny na zęby szczupaka, ponieważ jeszcze szczupaka nie straciłem. Jeśli wiem, że jest to łowisko, na którym występują tylko i wyłącznie sandacze, używam średnicy 0,40 i to w zupełności wystarcza. Jest to tak samo mało rozciągliwe jak klasyczny fluorokarbon. Natomiast tak jak powiedziałem, jest przy tym bardzo miękki, da się go normalnie zawiązać, a przy tym jest odporny na zęby szczupaka. Może nie 40. Natomiast jeśli wiem, że mogę spodziewać się jakiegoś przyłu szczupakowego, naprawdę zakładam 50 i to wystarcza. Oczywiście, że ten regenerator do łowienia szczupaków używam większych średnic, natomiast no jest to taki półśrodek. Nie lubię łowić na samą plecionkę, aby nawet szybko zmieniać przynętę, taki regenerator, taki końcówkę tego przyponu uzbrajam w jakiś krętlik. To wszystko sprawia, że jest nad wodą mi wygodniej, łatwiej i mam, tak jak powiedziałem, dla mnie 100%, sceptykom polecam, aby to wypróbować na szczupakach także. Natomiast daje mi to gwarancję, że jeśli trafi mi się jakiś przyłów, no po prostu nic złego się nie stanie. I teraz najważniejsza rzecz, odpowiednie łowisko. Mam ten komfort, że jestem nad wodą bardzo często, dlatego z dużą łatwością, a może nie łatwością, ale taką wytrwałością odnajduję te miejsca, w których mogę spodziewać się sandaczy w czerwcu, łowiąc z brzegu. Nie jest to łatwe, bardzo często te brzegi są oblegane już przez różnych wędkarzy, dlatego staram się na początku czerwca bywać raczej w środku tygodnia niż w weekendy nad wodą. Natomiast generalną zasadą jest twarde dno. Twarde dno jest takie optymalne, ponieważ tam będziemy te sandacze łowić. Natomiast one potrafią podejść i żerować naprawdę na metrowej wodzie, gdzie mamy jakiś muł. Sandacze są rybami stadnymi i wędrującymi. Wydaje mi się, że już dawno to odkryłem, natomiast bywają sytuacje, że stoję na jakimś miejscu, łowię 2-3 ryby, po czym nagle brania ustają i widzę, że kolega łowiący powiedzmy 50-70 metrów obok mnie zaczyna mieć brania sandaczy. Ubiegły rok poświęciłem jednemu zbiornikowi, aby poznać właśnie te wędrówki sandaczy i okazało się, że one podchodzą gdzieś ze środka wody w jakiś tam rejon brzegowy. Udaje mi się złowić 2-3 rybki z racji tego, że zazwyczaj je fotografuję, więcej brań nie mam, natomiast wiem, że te sandacze wzdłuż brzegu polując niczym wataha przemierzają jakiś tam odcinek, po czym wracają z powrotem na środek tego zbiornika. Poznanie takich wędrówek naprawdę zajęło mi bardzo, bardzo dużo czasu. Wyjeżdżałem nad wodę o świcie, byłem w południe, jeździłem wieczorem, nie zwracałem uwagi na pogodę każdego dnia.
Pogoda jest bardzo ważna, szczególnie w czerwcu. Zwróćcie na to uwagę. Kilka ze swoich największych życiowych sandaczy złowiłem w samo południe, w takie upalne naprawdę popołudnie. Godzina 11, godzina 12. Był czas, ja jestem człowiekiem, który bardzo wcześnie wstaje, więc jeśli tylko mogę, o 4 jestem nad wodą. I bardzo często ten upał o 10, 11 już wyganiał mnie do domu. Natomiast zdarzało się, że gdzieś tam zostawałem, te ryby odpalały właśnie dopiero około godziny 11, 12 w samo południe. Jeszcze była flauta totalna. Dlatego od tamtego czasu nie uciekam do domu od tego słońca. Staram się przetrwać, albo staram się wręcz pojechać właśnie na taką godzinę. Wybieram się z domu około godziny 9, 10, w ten największy upał. Woda jest pusta, zostają tylko jacyś plażowicze albo ludzie kąpiący się, a ja łowię sandacze i to bardzo piękne sztuki. Odnoszę nawet takie wrażenie, że te największe sandacze na zbiornikach, na których łowię, czy na rzekach, właśnie odpalają dokładnie w takie upalne popołudnie. Drugą najlepszą porą to jest taki późny wieczór do zapadnięcia ciemności. Jeśli tylko mamy czas, czy nawet po pracy wyskoczmy nad wodę, bardzo często to dobrze płaci. Ale tak jak powiedziałem, twarde dno na zbiorniku to jest podstawa. Piasek, drobny żwirek, jakaś rafa kamienna, kamienne górki albo takie twarde. Jeśli uda nam się coś takiego znaleźć, a z brzegu myślę, że nawet wędką jesteśmy w stanie wyczuć, gdzie tam jest wzniesienie, gdzie jest jakiś dołek, jakaś górka, bez problemu jest to możliwe. I to daje gwarancję, że te sandacze będą tam podchodziły nie tylko w czerwcu, ale także w lipcu, w sierpniu, a nawet we wrześniu. W październiku już troszeczkę oddalają się od brzegu, wpadają także pod ten brzeg na żerowanie, ale to te żerowania są bardzo krótkie, nieregularne. Trudno tutaj o jakieś wiarygodne dane. Natomiast całe to lato potrafi naprawdę dobrze darzyć, jeśli poznamy takie miejsca, gdzie możemy wejść do wody, powiedzmy po pas, po piersi, posłać na odpowiednią odległość przynętę, skutecznie ją podbić i poprowadzić. Tam na pewno będą sandacze. Wszystko, co tutaj powiedziałem, może świadczyć o tym, że złowienie z czerwcowego sandacza jest bardzo proste. Otóż naprawdę nie jest. Są oczywiście łowiska obfitujące w te ryby, natomiast nigdy nie interesowało mnie takie rekreacyjne łowienie ryb w granicach 50-60 cm. Staram się celować gdzieś wyżej, wyszukiwać tych dużych drapieżników. I o ile to też jest moja odważna teoria, uważam, że te największe sandaczy to są w zasadzie ryby niemal całkowicie pelagiczne, żyjące w toni, żywiące się w toni, tam przebywające, to właśnie w czerwcu one wszystkie muszą zejść do dna. Tam się wycierają, tam przebywają, tam szukają tego pokarmu, tam nabierają sił po odbytym tarle. I dlatego w czerwcu tam je łowię. Takie przynęty i dużo większe stosowane w trollingu, czy właśnie podczas jakichś metod wertykalnych, którymi też się zajmuję, natomiast w późniejszych porach roku, świadczą o tym, że te największe sandacze gdzieś przebywają w toni. Natomiast tak jak mówię, czerwiec to zazwyczaj jest opad, to zazwyczaj są gumy, to zazwyczaj są twarde łowiska i wchodzę do wody. Unikam jak ognia tego tłumu najeżdżającego każde potencjalne miejsce sandaczy. Ja wiem, że wędkarze są stęsknieni, każdy chce po prostu być nad tą wodą, natomiast dochodzi do jakichś tam niesmacznych spięć, nikt tutaj nie trzyma odległości, nie szanuje drugiego wędkarza, a że tak jak powiedziałem, no mam możliwość bycia nad wodą częściej niż przeciętny wędkarz, więc czasem, jeśli ten 1 czerwca wypada w jakiś weekendowy dzień, odpuszczam. Jestem nad wodą powiedzmy 3, 4, 5, mam na to cały czerwiec. Mam nadzieję, że wiadomości, które tutaj w tym kalendarzowym czerwcu podałem, chociaż odrobinę przyczynią się do tego, żeby i wasz sandaczowy czerwiec okazał się fajny i skuteczny. Czego wam oczywiście szczerze życzę. Już teraz zapraszam do lipca i liczę na to, że spotkamy się gdzieś nad wodą. Ktoś, kto ma ochotę ze mną powędkować, zawsze jestem do dyspozycji, mój telefon jest udostępniony. Śmiało dzwońcie albo wpadajcie do mnie, albo zaproście mnie do siebie. Cenię sobie towarzystwo i zawsze z takich połowów z kimś wyciągam jakąś wiedzę, która przydaje mi się na przyszłość. Także życzę wam powodzenia w tym czerwcu i spotykamy się nad wodą. Cześć!